Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mam na imię Olaf. Witam Was w programie Raport Jasnowidza. Mamy 27 sierpnia 2023. Przyjrzyjmy się tylko jednym rodzajom wydarzeń na świecie, takich, które odpowiadają przepowiedniom, które były dane na początku tego miesiąca. Mam na myśli spadające samoloty. I żeby znaleźć tę przepowiednię, musimy sobie włączyć kanał Olaf Jasnowidz, czyli kanał, na którym właśnie do Was mówię. Kliknąć tam zakładkę właśnie wideo tutaj, tak? Klikamy zakładkę wideo. Widzimy wtedy właśnie szereg wideo, które są produkowane przez ostatnie tygodnie, które były dość owocne. I tam musimy przewinąć o 2-3 tygodnie wcześniej. Tu widzimy audycja pod tytułem Amerykańskie samoloty spadają? Znak zapytania. Tu nam się wyświetla, że 3 tygodnie temu zrobiłem tą audycję, a wcześniej, przepraszam, później mamy zrobioną właśnie audycję o Krymie, zapowiadającą desant na Krym w dokładnym miejscu, o dokładnym czasie. To się wszystko sprawdziło i w dokładny sposób. Ale przyjrzyjmy się tym samolotom spadającym, bo to jest przepowiednia tutaj w tej audycji. To jest 5 sierpnia dokładnie, o jak szukacie według daty, to jest 5 sierpnia 2023. To tam już na początku ja mówię właśnie, że po prostu opowiadam moje poczucie z 5 sierpnia z rana. To poczucie też ja zapisałem od razu. To było jakiś czas po obudzeniu się. 5 sierpnia 8:48 zapisałem to poczucie. To już wstałem, to była sobota, jakoś kawę wypiłem, coś porobiłem i gdzieś oglądając, przyglądając się doniesieniom światowym, zobaczyłem taki filmik na internecie, gdzieś tam w porcie w Gdyni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wypowiadał się na temat marynarki, sytuacji i ćwiczeń w obwodzie królewieckim. I widząc to, poczułem nagle uczucie, które zapisałem, jakby ono jest w formie SMS-ów. Dla nowych z Państwa powiem, a dla starych widzów powtórzę, że zapisuję te SMS-y w komórce, te poczucia w formie SMS-ów zapisuję w komórce. Zawsze jak ktoś chce, ma ochotę, można się umówić w Gdańsku pod fontanną Neptuna. Mogę pokazać komórkę, można sobie zobaczyć, po prostu zobaczyć, że one są na przykład wysłane rok temu, pół roku temu, o jakiejś godzinie, tak, i że to jest taki jakby dowód na jasnowidzenie, tak, jak na przykład właśnie kiedyś, no dobra, to już nie rozdrabniajmy się, to jest generalnie taka książka, tylko ona nam daje, tak samo jak filmy na YouTubie mają daty, tak samo jak posty na Facebooku mają daty, tak samo właśnie te SMS-y też mają daty i to jest taka najszersza grupa tych dowodów na jasnowidzenie, że coś było powiedziane wcześniej, a potem się wypełniło. I tutaj mamy to poczucie z samolotami, to zapraszam Was, żebyście przypomnieli sobie, odświeżyli sobie ten filmik Amerykańskie samoloty. Generalnie czułem w tym poczuciu, że będzie ileś samolotów spadać jakby. No, i to nie, ja mówiłem w tej audycji, że to nie będą 2-3 samoloty, tylko z pięć spokojnie samolotów musi spaść, że to będzie po prostu więcej niż normalnie, więcej niż statystycznie, powiedzmy, spada tam na miesiąc czy na jakiś czas. Ta przepowiednia od razu, jak ja często mówię właśnie, że prawda jest ważna, dlatego trzeba właśnie w zgodzie z Panem Jezusem, w zgodzie z prawdą powiedzieć, że ta przepowiednia nie zawierała ram czasowych. Ja mówiłem, że tak domniemałem, że skoro mają spadać amerykańskie samoloty, to i to będzie ich więcej niż zazwyczaj, nie, że tam raz na parę miesięcy coś, ktoś się katapultuje, bo tam jakieś awaria będzie, tylko rozumiem, że to będzie jakieś zagęszczenie w czasie tych samolotów spadających, no to
nie wiem, jakoś nie miałem zaufania do tego swojego poczucia. Wydało mi się to takie irracjonalne raczej, ale stwierdziłem, że kto wie, może Rosjanie, może Chińczycy, może będzie jakaś inna przyczyna, że te samoloty będą spadać i wtedy będziemy widzieć takie zagęszczenie spadających samolotów po prostu w doniesieniach medialnych, bo tylko przecież w taki sposób możemy to zweryfikować, a nie na własne oczy, tak? I tak mówiłem, że to będzie no raczej najbliższy czas, jakieś 2-3 lata, tak? A nie tam za 20 lat. Bo czasem wiecie, niektórzy przepowiadają i trzeba poczekać 15 lat, aż coś się spełni, nie? No to nie, no to mówię, że nie, no nie tam za jakieś 15 lat, to będzie z 2-3 lata, ale myślę, że to raczej będzie kwestia najbliższych miesięcy, a kto wie, czy nie tygodni. I tutaj spójrzmy na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 tygodni. Przypominam, że mamy 27 sierpnia, poczucie jest dane z 5 sierpnia i wtedy też audycja powstała 5 sierpnia i już tydzień po tym, 12 sierpnia, mamy do czynienia z pierwszą katastrofą lotniczą i to właśnie w obwodzie królewieckim. Ja to chciałbym powiedzieć właśnie, że ja tak zastanawiałem się, opisywałem w tym poczuciu, że wszystko, ja mówię wam teraz szczerze, po prostu normalnie szczerze mówię wam po prostu jakim Olaf, jakim jakby kocham Pana Jezusa, to staram się do was jak najbardziej szczerze teraz mówić. Po prostu chodzi o to, że to poczucie było tak pomieszane, że ciężko było oddzielić jakby, że nie wiem, no patrzę na polskiego prezydenta, mówi coś tam o jakichś militariach, mówi o ćwiczeniach rosyjskich, a jednocześnie czuję spadające samoloty, a jednocześnie czułem, że to będzie raczej coś kontra Zachód, nie? Że to nie będzie kontra Chiny czy kontra coś, tylko to będzie raczej kontra Zachód, czyli można wnioskować z tego, że będzie więcej jakby samolotów spadało z tego zachodniego świata, tak? Niż świata BRICS, czy Chin, czy Rosji, czy Arabii, tak? I to się tak mieszało, te poczucia i ciężko jest jakby, jak mówimy co najmniej o 5 katastrofach lub więcej, wyłowić jakby, jakie to będą samoloty. Tutaj pokazywałem właśnie, że odnosiłem wrażenie, że to nie będą tylko wojskowe samoloty, tak? Że to będą też jakieś tam transportowe samoloty, rozpoznawcze, że nie same bojowe, tak? Ale bojowe też mogą być, tak? Czyli mogą być bojowe, mogą być transportowe, mogą być rozpoznawcze, czy jakieś związane z wojskiem po prostu, tak? Ale to było ciężko uchwycić, bo pamiętajmy, że mówimy o takim ogólnym poczuciu, że w jakimś czasie będzie spadało więcej samolotów niż zazwyczaj, tak? Co najmniej 5 lub więcej, więc jeżeli one będą z różnych części, to jest to ciężko chwycić jakby, tak? Nie można powiedzieć ewidentnie, że tylko rosyjskie, tylko amerykańskie, tylko jakieś samoloty, tak? Po prostu zagęszczenie spadania samolotów. Tam w tytule ja podałem znak zapytania, że spadające amerykańskie samoloty, to wydało mi się to jakieś irracjonalne, dlatego jest tam znak zapytania, ale na pewno to, co widzieliśmy w ciągu ostatnich 2 tygodni, to jest właśnie takie zagęszczenie spadających samolotów. Co prawda nie są to tylko amerykańskie, są to różne samoloty, ale jest to takie zagęszczenie. Może przyjrzyjmy się ostatnim doniesieniom medialnym i sami osądzicie, jak uważacie. Pierwsze, 12 sierpnia, już tydzień po moim poczuciu, już tydzień po tym filmie o spadających samolotach, już mamy do czynienia z pierwszą katastrofą. Ja w tym filmie też mówiłem, że nie wiadomo, czy one będą tu w Królewcu, czy gdzieś na świecie, czy gdzie one będą po prostu, nie? Ale też mówiłem, że one gdzieś tu jest związane jakby z tą, może nie wschodnią flanką NATO, ale z tą Europą Środkowo-Wschodnią, bo ja tam mówię o Królewcu, czy jakaś Rosja, czy tu gdzieś te obszary, że wtedy oni się cofną do Ramstein, czyli cały ten pas tutaj jakby wymieniam. I akurat się okazało, że najwięcej katastrof było właśnie w tym pasie. Zwróćcie uwagę. Ja tu nie chcę się upierać tam, że coś jest super trafione, czy nie. To jest takie ogólne trafienie, tak? To tak samo jak ja na przykład powiem, że minister obrony narodowej będzie zmieniony, nie? I, no i będzie zmieniony minister obrony narodowej, nie? Albo, no już nie chcę wchodzić w te rzeczy, ale po prostu chodzi mi o to, że jakby pokazuję wam, jak to działa, że przychodzi uczucie, staramy się je jakby gdzieś uchwycić jakby, tak? Jakby ja staram się wam to pokazać, jakby zapisać, pokazać i chcę zwrócić waszą uwagę po prostu, tak? Że
w tamtej audycji, posłuchajcie sobie tamtej audycji na spokojnie, że tam po prostu jest to mówione, tak? Że ja mam takie wątpliwości, że nie wiem, czy to Królewiec, czy to gdzieś tutaj, czy oni będą się cofali do Rammstein. Czyli to pokazuje, że największe zagęszczenie tych spadających samolotów będzie gdzieś mniej więcej w tym obszarze, tylko nie mogę tego chwycić jakby. No i potem się okazało, że następne 3 tygodnie to zweryfikowały do dzisiejszego dnia, dlaczego tak trudne było to do uchwycenia. Bo się okazało, że jeden właśnie walnął w Kaliningradzie, drugi Prigorzyn. No może sprawdźmy, jakie jest niesamowite zagęszczenie spadających samolotów w tym czasie ostatniego tygodnia, ostatnich 2 tygodni. Zwróćmy uwagę, jeszcze raz. Mamy pierwsze. 12 sierpnia, tydzień po poczuciu 2023 roku i mamy właśnie katastrofa rosyjskiego myśliwca, jak podaje Polsat News, w obwodzie królewieckim nie żyje załoga. 12 sierpnia 2023 i tam spadł właśnie rosyjski myśliwiec Su-30, tak? Jedna osoba zginęła. No i tyle. Pierwszy samolot 12 sierpnia. Następnie 14 sierpnia. 2 dni później. Spójrzmy, co się stało. Wypadek podczas pokazu lotniczego MiG-23. To wiadomo, że to jest produkcja jeszcze radziecka, ale jest on używany w Stanach Zjednoczonych, tak? Rozbił się tuż przy blokach mieszkalnych w trakcie pokazu lotniczego w amerykańskim stanie Michigan. Doszło do wypadku. Jeden z myśliwców biorących udział w wydarzeniu rozbił się na pobliskim parkingu. Piloci samolotu zdążyli się katapultować, donosi stacja CNN. A to z kolei ja tutaj biorę z TVN24 BIS, tak to się nazywa, tak? Tutaj mamy jakieś nagrania, możecie sobie odtworzyć. No, generalnie rozbił się ten samolot, ale to już jest w Stanach Zjednoczonych, w USA, w stanie Michigan, tak? 3. 18 sierpnia 2023. Samolot rozbił się na autostradzie. Wśród ofiar motocyklista i kierowca samochodu. 18 sierpnia, jak podaje TVN24, tym razem. Co najmniej 10 osób zginęło w katastrofie samolotu, który rozbił się na autostradzie w pobliżu Kuala Lumpur w stolicy Malezji. Według władz wśród ofiar znajdują się wszystkie osoby obecne na pokładzie maszyny, a także kierowca samochodu i motocyklista, które uderzył samolot. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Malezja, to tutaj może pokażę, tak? Tu mamy Malezję, tak? Kuala Lumpur. To jest daleko od tego obszaru. Tak samo jak Stany Zjednoczone, to tu akurat nie wyszły na mapce, ale są te katastrofy po całym świecie, ale przyjrzyjmy się może dalej, żebym się za dużo nie rozgadywał, przepraszam. Następnie, to jest ten na autostradzie. Tu widzicie zdjęcia, tak? Tam też są nagrania. Tam chyba jakiś samolot biznesowy leciał. Idźmy dalej. Tu też jest Kuala Lumpur, tak? Na autostradzie. 18 sierpnia. 4. 23 sierpnia. To jest ostatnie dni, ostatni tydzień czasu. Zwróćcie uwagę, ile tych samolotów się rozbiło. Mamy koniec Prigożyna. Miał znajdować się na pokładzie samolotu. Ja już nie będę rozwijał tego tematu z Prigożynem. Znacie moje zdanie, tylko chcę wam pokazać po prostu. 23 sierpnia 2023. Mamy tego Prigożyna, czy raczej po prostu te obrazy i doniesienia, które śledzimy w mediach, tak? Tylko że jest to związane właśnie medialnie z panem Jewginijem Prigożynem. I tyle, tutaj mamy pewne zdjęcia, to wszystko jest 23 sierpnia, kolejny samolot, on już jest w tym obszarze właśnie Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej, tak samo jak obwód Królewiecki, tak samo właśnie ten Prigożyn leciał z Moskwy do Sankt Petersburga. Tutaj zaraz zobaczymy na mapce, o tutaj mamy właśnie mapkę i tu mamy właśnie z Moskwy w połowie drogi mniej więcej do Sankt Petersburga rozbił się ten samolot, a czy Jewgeni tam się znajdował, to już pozostawiam wam do spekulacji. 5. 24 sierpnia. Zwróćcie uwagę, od razu 24. Ledwo w Ameryce rozbił się jeden, to zaraz w Rosji następnego dnia rozbił się drugi i zaraz rozbił się co? Znowu. A, nie, nie, tak, dobrze mówię, przepraszam, bo Prigorzyn był w środę, a w czwartek wieczorem był FA-18 Hornet, tak, Stany Zjednoczone, odnaleziono ciało pilota. Co prawda tu jest artykuł z 26 sierpnia, ale sama katastrofa F-18 miała miejsce
czwartkowy wieczór w Kalifornii. Tak, widzicie, FA-18, który rozbił się w czwartkowy wieczór w Kalifornii, tak, według stacji NBC, a to wziąłem akurat z TVP Info, tak. I mamy tutaj, tak, Amerykanie, który rozbił się w czwartkowy wieczór według NBC, na zwłoki natrafiła misja poszukiwawcza ratownicza stacji lotniczej piechoty morskiej i tyle. No, generalnie przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane i zwróćcie uwagę, że też mówiłem tam w tej dawnej audycji właśnie, że po czasie, jak już tych samolotów ileś pospada, a mi się wydaje, że jeszcze dwa mogą być, nie? W ciągu tygodnia dwa mogą być, ale nie wiem, może tyle, ile jest, to i tak jest bardzo dużo. Bardzo dużo, to jest ponad dwukrotnie przekracza statystykę z tego, co patrzyłem, ale jeśli się mylę, proszę mnie poprawić. I zwróćmy uwagę na następne 6, 26 sierpnia 2023 i mamy zderzenie samolotów na Ukrainie. Nie żyją piloci, zginęło 3 ukraińskich pilotów. Zderzyły się 2 samoloty szkolno-bojowe L-39. 3 ukraińskich pilotów zginęło na skutek zderzenia się w locie 2 samolotów szkolno-treningowych, tak, w obwodzie żytomierskim na zachodzie Ukrainy. To jest 26 sierpnia, proszę Państwa, to jest wczoraj, dzisiaj mamy 27, tak? Więc to jest porażająca ilość tych przypadków, jeśli chodzi o nawet ostatni tydzień, tak? To jest bardzo, bardzo dużo. Idźmy dalej. I tu mamy... Oj, gdzieś mi się zaginęła ta... O, jest. 27 sierpnia, czyli dzisiaj. I tutaj musimy się cofnąć na tego screena. I tu mamy samolot amerykańskiej piechoty morskiej rozbił się u wybrzeży Australii. Amerykańskiej piechoty morskiej, czyli amerykański samolot, tak? Tu mamy ten typ samolotu. Zginęło 3 żołnierzy z tego, co patrzałem, a 23 na pokładzie było 23. Jedne media donosiły, że nikt nie zginął, potem się okazało, że jednak jeden, a potem 3. Może teraz to się jeszcze zmieniło. Czyli siódmy przypadek spadających samolotów, przy czym szósty był podwójny, tak, bo tu były 2 ukraińskie samoloty. Szósty przypadek, 2 samoloty, a tu siódmy, czyli ósmy samolot, 27 sierpnia, dzisiaj rano w Australii, jak podaje Rzeczpospolita, w Australii rozbił się amerykański samolot wojskowy, są ofiary, amerykański wielozadaniowy zmiennowirnikowiec pionowego startu rozbił się w czasie ćwiczeń na północy Australii, informuje australijski resort obrony. W katastrofie zginęły 3 osoby. Panie, świeć nad ich duszami. Tak to wygląda. Tutaj z kolei jeszcze Onet, tak, amerykańska piechota morska, samolot ich jakby rozbił się u wybrzeży Australii, tak. Tu mamy dzisiaj 7:22 rano. To z kolei Onet właśnie daje, tak. To są te samoloty pionowego startu. A to już taka, na sam koniec dałem taką grafikę. I tyle, proszę Państwa. Jak widzicie, było bardzo, bardzo dużo tych wydarzeń lotniczych. To przypomnijcie sobie taki czas, czy w styczniu, w lutym, w marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu było aż tak dużo tych zdarzeń lotniczych. W lipcu chyba też było coś w Stanach Zjednoczonych, jakaś taka pojedyncza katastrofa, ale nigdy tak nie było, żeby w przeciągu 2 tygodni, a szczególnie ostatniego tygodnia, aż tyle samolotów poleciało. Przy czym trzeba zaznaczyć, że faktycznie jak w tym poczuciu ja opisywałem te obszary, to jeden był w Królewcu, jeden to jest ten Prigożyna, tak? 2 na Ukrainie. To już 4 z tych 8 samolotów są w tym obszarze, czyli tu jest to zagęszczenie tych spadających samolotów. No i też te amerykańskie samoloty, co ja tak się dziwiłem, no to wiemy, że już jest jeden amerykański w Australii, jest jeden jakby, znaczy rosyjski, ale rozbił się w Stanach Zjednoczonych jakby na amerykańskich pokazach lotniczych, gdzie jakby leciał Amerykanin, czyli no powiedzmy, że w tym sensie amerykański, tak, bo jeżeli ktoś będą pokazy lotnicze w jakimś stanie w Ameryce, tak, i piloci będą jakoś pokazywali swoje umiejętności, a ktoś z ziemi będzie zakłócał jakimś promieniem niewidzialnym dla ludzkiego oka, ale jakby niszczącym strukturę jakby komunikacyjną samolotu wewnątrz, będzie zakłócał i wtedy on może właśnie spaść, tak samo jak ostatnio mamy do czynienia z zakłócaniem ruchu pociągów w Polsce.
To wiadomo, że to jest jakby w tym sensie jest to amerykański samolot, tak? Bo ktoś jakby na złość jakby bloku zachodniemu to robi, tak? Czyli mamy jeden właśnie, jeden ten australijski, amerykański w Australii, jeden mamy właśnie w Stanach Zjednoczonych, jeden FA-18 Hornet, to myśliwski, amerykański w Ameryce, tak? I jeszcze, jeszcze te dwa ukraińskie, to razem 5, czyli większość tych samolotów to są jakby te z bloku zachodniego. Sekundę, ja się posłużę moimi zapiskami na mojej karteczce. Tak, Mi-23 ten w Stanach Zjednoczonych, potem FA-18, potem na Ukrainie 2 i jeden ten australijski. To jest razem 5 samolotów, 4 przypadki lotnicze, a potem mamy jeden Królewiec, jeden Prigorzyna, tak, i i jeszcze tam gdzieś ten jeden malezyjski nam doszedł, nie? I tyle, tak to wygląda. Moim zdaniem jest to niezwykłe zagęszczenie wypadków lotniczych. O tym też wspominał Sławik, ale czy to jest ten czas, o którym Sławik mówił? Myślę, że jeszcze nie, ale chwilę przed tym czasem. Myślę, że jeszcze spokojnie dwa muszą gdzieś spaść, ale może się mylę. To i tak jakby zagęszczenie jest niesamowite. Zwróćmy jeszcze raz uwagę. 27, 26, 24, 23. Proszę Państwa, to 18, to jest wszystko w skali jednego tygodnia, tak? I potem jeszcze 14 i 12, to jest tydzień już po tym poczuciu właśnie, które było 5 sierpnia rano, w sobotę, 3 tygodnie temu, 5 sierpnia po obudzeniu gdzieś, oglądając doniesienia prasowe, medialne z całego świata, gdzieś nagle poczułem takie uczucie i ono było na tyle silne, że je zapisałem jakby, tak? Ciężko było je zdekodować. Tym się właśnie zajmujemy na tym kanale, ale uważam to za odfajkowane, za zaliczone, za dobre, trafne poczucie. Napiszcie, co sądzicie, choć wiem, że tak naprawdę 2/3 widzów tego kanału to są może nie hejterzy, ale są ludzie, którzy jakby sprzyjają tam innym widzącym, którzy tak naprawdę wpadają tutaj tylko, żeby właśnie podglądnąć, zobaczyć, może coś podwędzić, może tam sobie posłuchać czegoś innego, ale generalnie wyznają oni swoich tam widzących, a tylko 1/3 jest widzów takich, którzy tutaj regularnie wpadają, a jeszcze mniej tych, którzy w ogóle moją działalność popierają, to myślę, że to jest około 30 osób, jeśli nie mniej. No i tyle, dobra. Dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się bardzo gorąco Pana Boga. Dzisiaj niedziela, więc szczególnie zwracam na to uwagę. Do Pana Krzysztofa jeszcze wrócę, żeby jakoś uspokoić nastroje, bo trochę zrobiła się burza w szklance wody, ale nie mieszajmy tych audycji, po prostu chciałem trochę uspokoić tam, żeby jakoś tak, żeby nie było negatywnej atmosfery. Z mojej strony mogę powiedzieć, że kocham Pana Boga i też bliźniego swego, Pana Krzysztofa Jackowskiego, jak siebie samego, a przynajmniej się staram i nie chcę tutaj nic złego robić, jakby chcę tylko, żebyśmy wszyscy transparentnie żyli i się rozwijali i do Pana Boga się nawracali i tyle. Więc kończąc, Was też zapraszam do Pana Boga i módlcie się, czujcie, śnijcie, albo jak to jest w Piśmie Świętym, miejcie widzenia, czy jakieś takie poczucia i jak macie ochotę, podzielcie się z nimi w komentarzu. To tyle. Dzięki za uwagę. Jeśli chcesz, drogi widzu, wspomóc mnie, to zapraszam Cię do przekazania dowolnego datku na konto podane poniżej, obowiązkowo z dopiskiem darowizna. Jednocześnie najprawdopodobniej do końca sierpnia, to już mało dni mi zostało w ogóle, postaram się pokazać jakby numer telefonu dla każdego chętnego, który będzie chciał zadzwonić. Jednak przed telefonem każdy będzie zobowiązany wysłać chociaż symbolicznego grosza, czy złotówkę, czy ile ma ochotę, po prostu tylko po prostu taki dobrowolny datek jakby, ale chodzi o to, że musi być przelew bankowy, żeby mnie tutaj po prostu jakby nie zalała fala hejterów, to będę starał się jakby z każdym porozmawiać, tylko po prostu, że taki warunek będzie, że na przykład ktoś będzie musiał przelać na przykład, tak, ktoś powie, że a to przeleje 5 zł albo 10 zł, tak, i tam, żeby podać po prostu
imię, nazwisko, numer telefonu, bo ja nie odbieram obcych numerów telefonu, tak? I ja wtedy po prostu na ten numer jakby oddzwonię, czy napiszę SMS-a, jakoś się skontaktujemy, czy po prostu odbiorę ten numer, bo sobie wpiszę, tak, że tutaj właśnie ktoś z kanału Olaf Jasnowic, tak? I tyle. To tak sobie wymyśliłem właśnie, że tak rozwiążemy tą kwestię hejtu i niechcianych telefonów, tak, żeby był jakiś ślad, żeby w razie czego potem, jak to ludzie będą dzwonić z jakimiś groźbami czy innymi rzeczami, to żeby można było po koncie bankowym, po imieniu, nazwisku i numerze telefonu, jakby taką osobę odnaleźć, tak, jeżeli by komuś jakieś głupie pomysły przyszły do głowy, bo wiadomo, że wielu ludzi gdzieś tam te burze w tych pojedynczych szklankach wody, to oni żyją tą małą szklaneczką, tak, tam się robi ta burza i oni żyją tą burzą w tej szklance wody, zamiast spojrzeć dookoła na świat piękny ludzi i Pana Boga, to gdzieś żyją, gdzieś jakby owładnięci jakby jakąś jedną tam pojedynczą wizją, osobą czy jakimś prądem myślowym, zamiast dać się po prostu jakby natchnąć Duchem Świętym i po prostu zająć się jedną osobą, czyli boską osobą, Panem Jezusem Chrystusem i Jego przekazem, Jego Ewangelią. Tak to wygląda, więc po prostu postaram się w ciągu tygodnia, umówmy się, że najpóźniej do niedzieli za tydzień, do początku sierpnia, końca sierpnia, początku września, pokażę numer telefonu, tak? Tylko już teraz właśnie mówię, że każdy, kto będzie chciał pogadać, to po prostu, żeby jakiś tam dobrowolny datek, po prostu może być nawet symboliczny, jeden grosz, ale musi się odbyć ta po prostu wymiana, żeby był ślad i też, żeby w przelewie bankowym było napisane imię, nazwisko i numer telefonu, i najlepiej jeszcze też tam na przykład zaginięcie babci, tak, czy jakaś sprawa, tak, czy po prostu chęć rozmowy, czy cokolwiek, tak. I tyle, i wtedy po prostu służę rozmową, tak. No i tyle. Dobra. Z Panem Bogiem. Nie będę przedłużał. Cześć, trzymajcie się. Hej. Witaj. Czy istnieje życie po śmierci? Czy dusza zmarłego może do nas przemówić? Czy jasnowidz może uzyskać od duszy informacje i wskazać ciało zaginionego człowieka? Za chwilę ujrzysz dawny już film, który udowadnia, że jasnowidz Jackowski nie wskazał ciała w największych poszukiwaniach w historii Polski, pomimo wyznaczenia 100 kilkudziesięciu potencjalnych lokalizacji. Jednak wszystkie one okazały się błędne. Ten film udowadnia również, że inny, nieznany jasnowidz wskazał to samo ciało, jednak ze 100% skutecznością, pomimo wykonania tylko jednej wizji i wyznaczenia tylko jednej lokalizacji, tej prawdziwej. Zgodnie z zachętami i nauką Jackowskiego, którą on sam przedstawia na swoich audycjach, że trzeba wykrzyczeć bądź krzyczeć o swoim sukcesie, ten film jest początkiem długiej serii filmów o sukcesie i zwycięstwie najmniej znanego jasnowidza z Gdańska. Jasnowidz z Gdańska jest jedynym, który wskazał ciało w największych poszukiwaniach w historii Polski. Pomimo niechęci i agresji innych jasnowidzów, wróżek czy tarocistów, to tylko on, nieznany jasnowidz z Gdańska, dokonał tego, czego nikt inny, nawet najbardziej znany w Polsce jasnowidz, nie potrafili zrobić. Jasnowidz z Gdańska zdobył Mount Everest w tej dziedzinie, a agresja, swoista niechęć, bierze się być może stąd, że jasnowidz z Gdańska jest zarazem jedynym, który głośno mówi, że to wszystko jest tylko możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi. Zapraszam Cię do obejrzenia tego starego, nieprofesjonalnego filmu,
który jednak udowadnia wszystkie powyższe stwierdzenia, a jednocześnie obiecuję, że w przyszłości będę tworzyć filmy bardziej profesjonalne, przedstawiające przygody i zwycięstwa jasnowidza z Gdańska. Zapraszam.